przyjaciele. Witam Was ciepło i serdecznie. Kochani, dam dziś bardzo ciekawy materiał, który wywoła różne reakcje i dyskusje i bardzo dobrze. Wiem o tym, bo jeszcze w zeszłym roku, kiedy znajomym dałam tą informację, którą usłyszycie teraz, no to parę osób zerwało ze mną kontakt. Jak rozumiecie, że ja z tego powodu nie cierpię. I tylko dlatego, że nie podtrzymałam tą spiskową teorię, że to oni to robią. A kto oni, jak ja tłumaczyłam, to ja Wam wytłumaczę na końcu tego nagrania. A ten materiał ja też wzięłam ze strony rosyjskiej, gdzie bardzo dobrze opisane, co to jest i dlaczego jest to, co my widzimy. No to zaczynamy. Bardzo zmęczony jestem odpowiadaniem na to samo pytanie o chemtrailsach. Odpowiedział jednej pięknej dziewczynie o imieniu Lila i postanowił powtórzyć odpowiedź tutaj. Może to pomoże komuś przestać się bać tego, czego nie ma. Też przez to przyszedłam, ale wiele lat temu. Pisałam artykuł na ten temat, ponieważ nie ufałam nawet własnej wiedzy. W przyszłości sam byłam pilotem, ale potem zorientowałam się, czego wszystkim życzę. Więc tak. Ślad inwersji samolotu jest w rzeczywistości sztuczną chmurą, która powstaje w specjalnym stanie atmosfery, gdy jest nasycona wilgociem znajdującym się w stanie granicznym. Nie lodem, nie wodą, parą, ale czymś średnim. Ta średnia po zderzeniu mechanicznym z powierzchnią po szczycie samolotu natychmiast skrapia się, zamieniając się w mikrokryształy wody. To właśnie to widzisz na własne oczy. I tak było zawsze. Od czasu, gdy samoloty osiągnęły określoną prędkość lotu i wystarczającą wysokość. Zazwyczaj najbardziej stabilny ślad inwersji powstaje w towarzyszącym strumieniu powietrza, który odrzuca mikrokryształy za dyszem silnika odrzutowego. Z tego powstają linie. Następnie chmura zaczyna się rozpuszczać, ale jest przenoszona przez wiatr, który na tej wysokości wieje prawie z tą samą prędkością. A ponieważ w rejonie lotnisk samoloty startują i lądują w tych samych odstępach czasu, ślady wiatru są przenoszone w przybliżeniu na takie same odległości. Stąd powstaje wzór pasków, a nawet siatki. A farba, która schodzi z ogrodzeń i uszkodzenia płuc, zdarzają się z przyczyn niezależnych od tych chmur. To prawda, że częściowo winę ponosi układ wydechowy silników turboodrzutowych, gdy nie do końca spalona nafta miesza się z wilgocią w powietrzu. Zachodzą reakcje chemiczne z uwalnianiem toksycznych związków, w szczególności dwutlenku azotu. Ale to nie jest chemtrails. To wszystko bzdury. A płochliwe młode panie, które nie uczyły się fizyki w szkole, stają się niekończącym się źródłem zysku szarłatanów i nieuczciwych dziennikarzy. Będę wdzięczny, jeśli ponownie udostępnisz moją mowę, aby inni w końcu dowiedzieli się prawdę. Nie mam siły odpowiadać na to samo pytanie w nieskończoność. Przyjdźcie do mnie na wykład i przestańcie się bać wszystkich bzdur. Życie jest pięknie, Lila, ale jest krótkie i lepiej jest tracić energię nie na walkę z mistycznymi chemtrailerami, ale na swoich krewnych i przyjaciół. Dobre dla Ciebie i tych, których kochasz. Moi drodzy, kiedy ja tłumaczyłam to swoim znajomym, jak już powiedziałam,
nie uwierzyli w to i zerwali kontakt i chwała Bogu. Ale mówiłam, no włączcie chociażby troszeczkę rozsądku, no troszkę rozsądku. Oni wysyłają, oni sypią, no oni to kto? Przecież oni sami nie latają, wysyłają pilotów, a oni zostają na ziemi. O czym wy mówicie? Co wy gadacie? No włączcie, ja nie wiem, no jak można tak nie myśleć? A nawet te piloci, którzy lecą, według nich i to rozpylają. Ich dzieci, żony zostają na ziemi. I oni to robią dla swoich dzieci i swoich żon, rodziców, bliskich i krewnych. Nawet chociażby w ten sposób włączyli myślenie, chociażby troszeczkę włączyli myślenie. I zobaczcie, jaka jest powtórka, a może kontynuacja straszenia ludzi. Tak jak to z tymi maseczkami, ze szczepionkami. I tak samo tutaj nas trują, a ludzie tego się boją. Oczywiście, że brak wiedzy i lęk niczego innego. Zanim ja o tym się dowiedziałam, to co ja teraz dałam, tą informację, o tym wiedziałam już w zeszłym roku. Ale to już przecież od dawna to jest. Ale nigdy mnie nie pasowało to, co mówili, że to nastrójem. No nie pasowało, no nie rezonowało ze mną. Oczywiście mogą to przedstawić mnóstwo artykułów odwrotnych, ale niech wierzy każdy w to, co chce wierzyć. A lepiej na swoim intuicję, jeżeli wam to odpowiada, że was trują, to niech tak będzie. Jeżeli komuś odpowiada, że to nieprawda, to też niech tak będzie. I najlepiej, żeby wziąć odpowiedzialność za siebie, to jestem ja, a nie oni. Fakt, że dużo produktów jest skażonych, woda też, tu nie ma co zaprzeczać. I to nie oni, tylko my to zrobiliśmy. Cała ludzkość, a nie oni. I jak weźmiemy odpowiedzialność, że my to zrobiliśmy i my to naprawiamy, to będzie zupełnie inaczej. To tyle chciałam wam powiedzieć na ten temat. Mam nadzieję, że coś rozjaśniła i będę niezmiernie szczęśliwa, jeżeli ktoś przestanie bać tego, czego nie ma i będzie patrzeć w niebo z podziwem, a nie z lękiem. Ja dziękuję wszystkim, kto wspiera mój kanał. Bardzo dziękuję. Jak zawsze, z wami była Irina.